Słuchajcie, od zawsze wiedziałam, że no jestem generalnie farciarą, ale to, co się wydarzyło ostatnio, przerosło moje najśmielsze oczekiwania, bo do moich drzwi zapukał bezdomny, który mówi: Pani, prezencik dla Pani. Wręczył mi ten karton, tak patrzę. Nie wiem, co to jest. Czytam 14-inch MacBook Pro. Tak coś zaczęłam kojarzyć. W sumie mówię, chyba to jakiś Apple? Jakieś jabłuszko, coś tam. No, podziękowałam. Wzięłam. No i w sumie, nie wiem, zobaczmy, co to jest, nie? Ja tam Apple'a nic nie mam. Jabłuszka to co najwyżej jem. Ale zobaczmy, co tu mi ten pan przyniósł. Kartonik ładny. Chyba trochę skomplikowany. Może nie? Coś takiego mi pan przyniósł. Kurde! Ale mnie zaszczyt kopnął. Czyli co my tu mamy? Pan bezdomny przyniósł mi. Chodzi na to, że laptopa, MacBooka Pro. Rozmiar 14 cali. Zobaczmy sobie, proszę, pani kochana. Z takimi rzeczami to do czynienia nigdy nie miałam. Powiem szczerze, że strach dotknąć. Coś tu się robi. Dobra, nie wnikamy. Czyli co to jest? Co to jest, moi kochani? 14 cali, 16 gigabajtów. Pamięci, dysk SSD, to kojarzę, bo mój stary laptop coś takiego posiada. 512 GB pojemności. Co by tu jeszcze można było wyczytać, słuchajcie? Tu jakieś sloty, jakieś Wi-Fi. Ma różne sloty. Mam znajomego, który bardzo lubi te jabłuszka i coś tam właśnie marudził, że jego 13-calowy nie ma slotów na karty, a bardzo by mu się takie sloty przydały, że to upierdliwe. No to powiem wam szczerze, że mam ogromne szczęście, że ten pan, co tu przyszedł, co mi to dał, ten pan bezdomny, to się chyba szarpnął. Ja tu sloty będę miała, tak? O, coś tu widać. HDMI, taki slot na kartę, czyli dalej będę miała w czym odtwarzać i przerzucać moje zdjęcia. Ahoj, witają mnie. Powiem szczerze, tak boję się tego dotykać, że chyba przekażę mężowi, żeby wszystko zainstalował, o ile w ogóle musi, bo ja się na tym nie znam. Albo w sumie poproszę może mojego tatę. On jest dobry w te klocki, ma dużo wolnego czasu, mniej więcej jakąś godzinę dziennie. Wolnego czasu na rozrywkę. To będzie miał co robić. Waga 1,6 kg. Półtora chleba. No, przyzwoita waga, naprawdę bardzo fajna. Można nosić w torebce. Kurde, no nie sądziłam, że jestem taką farciarą. Strach dotykać, pudełeczko ładne, przyda się jako jakiś organizer. No i cóż my tu mamy. To bodajże jest ładowarka, ładnie wygląda, bialutka, ulubiony kolor mamusi. Dobra, czy tu coś jeszcze może się kryć? No chyba nie, bo to jakiś... Nie. To use English as the main language. Press the return key. Zrozumiałam, o dziwo, ale zostawmy to albo tatusiowi, w sensie mojemu tatusiowi, albo mojemu mężusiowi. Lepiej, żeby kobiety nie zajmowały się takimi rzeczami. Mam nadzieję, że takie zamknięcie nie wpłynie w żaden sposób na to jabłuszko. O, zobaczmy sobie z bliska. Piękny napis. Piękny napis. W sumie fajny kolor, jabłuszko klasycznie ugryzione. Dobra, nie ma co tutaj godać, tylko trzeba mężczyznom, chłopom
laptopa przekozać, co by laptopa zrobili i kobiety, żeby mogły używać. Dziękuję, do widzenia.